Co prawda nie nad morzem i nie w wodzie, ale w Masłowie i w Kanu. Razem ze mną pan Artur Elling, przedstawiciel ekipy Rawicko-Wałbrzyskiej, która właśnie w tej łodzi ostatnio płynęła sobie nad polskie morze. Skąd w ogóle pojawił się pomysł na taki wyczyn? Wzięło się wszystko w 2019 roku po zrobieniu roweru. Zrobiłem trasę Świnoujście-Trójstyk. No i na drugi rok myślałem to powtórzyć w drugą stronę innym rowerem. Ale przeglądając strony internetowe znalazłem właśnie opis budowy takiej łodzi. I mówię, była droga lądowa, będzie droga wodna. I zacząłem zbierać materiały, informacje i w tamtym roku ukończyłem tą łódź. Jak pokrótce wyglądała budowa tej łodzi? Bo pan ją wykonał własnymi rękoma od początku. Tak, tak. Na początku było trzeba wyciąć żebrak kształtujący kadłub, poustawiać je i symetrować. Następnie co dzień kleiłem jedną listewkę. Po sklejeniu kadłuba było trzeba to wszystko wyszlifować, nałożyć matę szklaną, żywicę, zrobić oburtowanie siedzenia. No i gotowe. Rozumiem, że był pan pewien swojej łodzi, kiedy rozpoczynał podróż do Bałtyku. Tak, ona już w tamtym roku ją przetestowałem i te testy polegają na tym, że w jeziorze Pilchowice żeśmy w trójkę nawet płynęli tą łodzią. Kiedy rozpoczęliście swoją przygodę związaną z płynięciem ku morzu? No to się od 5 czerwca. 5 czerwca o godzinie 9.54 wyruszyliśmy z Wąsosza. W łódce nie płynął pan sam. Na początku też powiedziałem, że jest pan przedstawicielem ekipy Rawicko-Wałbrzyskiej. Tak. To właśnie, kto to ta osoba z Wałbrzycha? To jest Dariusz Kalisz, biegacz. Poznaliśmy się tu na biegach 24-godzinnych. Biegł w naszej ekipie Rawicz Team z WIK. I od 5 lat się znamy. Jest ultramaratończykiem, tak dobrze ma poukładane kilometry, także nie zrobiło to na nim wrażenia, ten dystans. Poznaliśmy się też przez przypadek, bo w Rawiczu jest organizowany co roku w maju taki bieg 24-godzinny, a mam koleżankę z Rawicza notabene, która z nami biega. Znała mnie, szukała jakiegoś szaleńca, zadzwoniła do mnie, no ja tylko jedno słowo, jedna komenda, jedno wykonanie, telefon do Artura. No i tak samo było teraz w przypadku tutaj podróży łódką, też Artur tak szukał kogoś do tego. No zadzwonił do mnie, tylko jedno pytanie, kiedy, nie było tam żadnych oporów. Podróż trwała 11 dni, no i właśnie, za dnia płynęliście w Kanu, ale było trzeba gdzieś spać, gdzieś jeść. Jak to wyglądało od tej strony? Zakupiliśmy sobie racje żywnościowe, wojskowe. Jest możliwość chemicznego podgrzewania bez użycia ognia. Poza tym spanie. No spaliśmy w namiotach, w namiocie dwuosobowym. I jeśli nie było możliwości wynajęcia agroturystyki, ale chętnie żeśmy się wbijali w takie agroturystyki, bo chodziło o to, żeby naładować powerbanki, telefony, no wykąpać się przede wszystkim raz na 2-3 dni. Wbrew opinii, każdy myśli, że to kosztowało Bóg wie ile, ale tak wcale nie jest. Była to chyba najtańsza moja podróż i przygoda życia. Jeszcze niedawno mieszkańcy Rawicza mierzyli się z dość dużą plagą komarów. Wy praktycznie całe dnie spędzaliście albo na akwenach, albo w okolicy wody. Jak sobie z tym tematem radziliście? Najgorsze były pierwsze 2 dni, gdzie nocowaliśmy właśnie przy brzegu Odry. To no niestety wszystkie możliwości, kadzidełka, muga przeciwko komarom. No i poubierani. Chusty, długie rękawy. No niestety komarów jest tyle, że chcą nas zjeść. Będziemy musieli chyba spać w opakowaniu. W pewnym momencie w nocy kolega opuszczał namiot i tyle komarów go obeszło, że połknął nawet jednego, zaczął się dusić. Szybko wleciał do namiotu, ale to już niestety chmara za nim też wleciała, tych komarów, nim zamknęliśmy, no to już potem żeśmy spali całą noc przykryci śpiworami. Filmy, jakie nam przesyłaliście, tam było widać, że cały czas płynęliście i mieliście na głowach charakterystyczne chusty. One też chroniły przed komarami, czy może przed czymś innym? Nie, one przed słońcem przede wszystkim. Słońce to trochę doskwierało, bo byliśmy na otwartej przestrzeni i było czuć, jak to słońce nas praży.
Nie przeszkadzały one trochę? Nie miały wpływu na tą niebezpieczną sytuację związaną z barką? Znaczy na pewno był moment, że płynąc w kierunku północnym, mieliśmy też wiatr z północy. I ten pejzaż, jaki żeśmy pokonywali, był taki monotonny. I koledze i mnie się wydawało, że słyszymy jakiś pociąg, jakieś echa miasta, szumy. No niestety okazało się, że to nie był pociąg, tylko jak już faktycznie usłyszałem takie mocne dźwięki, odwróciłem się, patrzę, taka stalowa ściana, to była barka. Żeśmy odbili zaraz w lewo. Ale rozumiem, że wszystko skończyło się dobrze. Centymetry was dzieliły, ale się udało. No centymetry może nie, ale no było naprawdę niebezpiecznie. Jakie jeszcze przygody wam się przytrafiły w czasie tych 11 dni? No wiele było, ale taka fajna była przygoda też, jak dopłynęliśmy do Kostrzynia, szukaliśmy agroturystyki i znaleźliśmy klub żeglarski Delfin. Ale ten klub żeglarski Delfin znajdował się na warcie. Było trzeba zjechać, spłynąć z Odry i w kierunku i płynąć w górę Warty 3 kilometry. No, zdecydowaliśmy się z Darkiem i po upłynięciu kilometra, który trwał 43 minuty, stwierdziliśmy, że będzie ciężko, a godzina już też była taka nieciekawa. Postanowiliśmy, że rozbijemy w tym miejscu namiot, no ale trafiła się motorówka. Poprosiliśmy pana, żeby nas podholował do tego klubu. No, podholował nas. W pewnym momencie to wyglądało, jakby Formuła 1 ciągła kartkę papieru. No, dwa razy nam się woda wlała, musieliśmy go tam przystopować, zatrzymał się, no tak, że resztę już potem żeśmy dowiosłowali. Fale były tak wysokie przy tej motorówce, że musiałem odłożyć kamerkę i sterować pagajem, żeby nie skakać jak banan po tych falach, tylko płynąć między tymi falami po motorówce. Pewnego razu, płynąc też koło ruin mostu w Kłopocie, ustawiłem sobie kamerkę, mówię, fajny, ciekawy obiekt. Koledze poprosiłem, żeby tam zwolnił, sterował. No i nagrywam filmik sobie. I nagle patrzę, są jakieś dwie postacie na tym moście. My podpływamy bliżej i one się zaczynają zachować bardzo swobodnie. Jak zareagowali, kiedy was zauważyli? No, pomachałem im ahoj i jakby nikt się nie stało. W rękach teraz trzyma pan zeszyt, który myślę możemy nazwać dziennikiem pokładowym wyprawy, bo ma pan tutaj zapisaną większość sytuacji, przygód, jakie was spotkały. Tak, zapisywałem datę, godzinę, kiedy wypływamy, kiedy jakieś postoje są, przygody. No i tutaj. I co ciekawego tam jest napisane? I tutaj, jak żeśmy wpływali na wyspę Dąbie w Szczecinie, to taka niby jest bezludna wyspa, ale okazało się, że są dwa fajne jachty i nasze kanu. No i 12 dziewcząt było. Myśleliśmy, że to jest jakaś grupa integracyjna, ale po czasie okazało się, że dziewczyny miały wieczór panieński. Dziewczyny co tam pośpiewywały, po tej całej imprezie, jak się skończyły, bo one potem płynęły dalej, pozostawiały nam jeszcze trunki, jedzenie, także miło to wspominamy. Dopóki płynęliście rzekami, na przykład Odrą wzdłuż granicy, no to faktycznie płynęliście z nurtem, ale później na waszej trasie stanął chociażby Zalew Szczeciński, a tam już zaczęły się schody. No, nurt Odry, póki Odra jest węższa, był silniejszy, potem się robiła szersza, to słabszy był i wchodziliśmy już powoli do Szczecina. Płynęliśmy kanałem Mieleńskim i tam zaczął się już duży ruch dużych jednostek. One naprawdę wytwarzają spore fale. Był moment, że musieliśmy spłynąć na brzeg, żeby te statki mogły przejechać. I w pewnym momencie ta fala była tak duża z tych holowników, które nas akurat tam mijały, że łódź to wyrzuciło nam na brzeg. Musieliśmy ją trzymać, żeby nam się nie rozbijało o drzewa nawet.
no, po tym całym zdarzeniu tak stwierdziliśmy, że nie popłyniemy chyba tym głównym szlakiem, którym zamierzaliśmy popłynąć na początku, tylko miniemy go przez jezioro Dąbie. Pogoda była naprawdę ładna, słoneczna, fal nie było i płynęliśmy do Stepnicy, tam przecinaliśmy te wszystkie zatoki. No i to pogoda na pewno już była gorsza jak poprzednio, żeśmy mieli wiatr północny. Ale ta świadomość, że już jesteście blisko, pchała was do przodu. Tak, 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 bo do mety żeśmy mieli tylko 29 km. No, dopłynęliśmy do Dziwnowa. I na miejscu nad morzem w Dziwnowie czekał na was komitet powitalny redakcji rewiz24.pl. Tak, bardzo miły akcent, żeśmy się tego no, prawie nie spodziewali. Jak się płynęło? Witamy nad Bałtykiem. O! Radwie 500 metrów do Bałtyku. Nie no, to bezdyskusyjnie, to ją tam zaniosę, ale poczekamy do wieczora, się troszkę uspokoi i popłyniemy. Kanu to nie kajak, tutaj inaczej trzeba wiosłować. Tak, tutaj to jest płaskie dno, no i po prostu nie tylko jest tak, że osoba z tyłu steruje, trzeba po prostu koordynować, no, trzeba czuć po prostu, czuć to na wodzie, prawda? Artur, w podróż nie wzięliście jednego chyba, zapomnieliście o żyletkach. Nie, żyletki nie były potrzebne. No bo brody macie jak prawdziwe wilki rzeczne. No to tak, żeśmy sobie postanowili, że się ogolimy dopiero na miejscu, jak dobrniemy do celu. Po dotarciu, przywitaniu, otwarciu szampana, stwierdziliśmy, że nie damy rady jeszcze te 1000 metrów, żeby... I to nie z powodu szampana, tylko fali. Tak, tak, to było piccolo. Fale były dosyć wysokie akurat o tej porze i nie mogliśmy wpłynąć na Morze Bałtyckie. Także zostawiliśmy to na drugi dzień. No drugi dzień, żeśmy o 6 rano wstali, popłynęli, wylądowali na Bałtyku i to było sedno. Dotarliście do Bałtyku, słona woda, chyba najlepszy moment, żeby jakoś ochrzcić tą łódź. Ma ona jakąś nazwę? Nie ma, nie ma. Ona jest to moja kanu. Szanowni internauci, mamy dla was zadanie, liczymy na waszą kreatywność. Skoro łódź nie ma żadnego imienia, nie została jeszcze ochrzczona, to może wy podesłalibyście jakieś propozycje, jak nazwalibyście kanu pana Artura? Czekamy na wasze propozycje, piszcie je na dole w komentarzach.